drugiej. Słuchaj się. Dwa słowa, kilka uwag o samych akordach. Słuchajcie, jak słyszycie, ja jestem tu dość kameralnie, tylko mikrofony i gitara i ja. Bez bębniarza, więc dlatego chciałbym sobie, żebyśmy sobie troszeczkę powiedzieli, prawda, o graniu prawą i o graniu tej przyjemnej harmonii bluesowej. A7, czyli palec, drugi próg, druga struna, drugi próg, czwarta struna. Ja gram palcem trzecim, czwartym te miejsca. To jest moje. I słuchajcie, może przy okazji sobie obmówmy prawą, więc nie ma bębnów. Więc ja chcę mieć, prawda, coś, co mi daje poczucie rytmu. Więc to jest prawdopodobnie snare z perkusji. Ja nie jestem bębniarzem. Wydaje mi się, że to jest snare. Kick jest tu i snare. Kick, 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 snare. Więc co się dzieje? Słuchajcie, ja w gruncie rzeczy nabijam rytm. Akordy są rzeczą dodatkową tutaj, jak widzicie. Prawda? Więc jak to te akordy, jakie gram? Więc pierwszy jest A7. Słuchajcie, ja nie gram tego. To jest inna bajka dla mnie. W tym te otwarte strony bardzo korespondują mi z kolejnym akordem, którym jest oczywiście D7, jako pochodna C7, czyli C-dur ustawiam. To bardzo dużo, to prawda, tego, to jest bardzo sympatyczne, bardzo przydatne w bluesie. I C7 ustawiam tak, żeby pierwszy palec był na trzecim progu, czyli mamy połączenie tych akordów, wyjdzie takie, jak dodaramy nasz groove perkusy. Ja słuchajcie, specjalnie tak usiadłem, ten mikrofon tu trochę zasłania mi nam, ale żebyście widzieli, prawda, troszeczkę i prawą. Więc to jest ten groove. Powiedzmy, zaczynam. Do D7. Wracam do drugi takt A. Przeakcentujemy do D. I E7. Do piątego progu. Jaki jest D7? Słuchajcie, to jest to samo co tutaj, tylko przesunięte na piąty próg. Bardzo często mówiliśmy o tym, więc nabijam rytm. Cały takt D7 i następnie gramy po pół taktu A, po pół taktu D. A, D, A, E. Prawda? Bębny, kick, snare, kick, snare, kick, snare. Możemy i E. To możemy skończyć na tym. Prawda? Więc ja bym widział tę sprawę w ten sposób. Słuchajcie, jeszcze może kilka o tym kick snare. Więc ja robię to. Na snare. Troszeczkę staram się zagrać też akord, ale generalnie przytłumione dźwięki, prawda, mnie interesują, bo mnie uderzenie interesuje, nie granie, prawda, dźwiękiem w tym momencie. Więc ja tu, jak do góry podnoszę, ja troszeczkę dotykam i zbijam te dźwięki.
lub w tym momencie, jak podnoszę do góry, jak nie podnoszę do góry, tu, no to bas uderza. To jest mój kick. Potem, jak widzicie, ja odrywam od dołu troszeczkę i robię jeszcze kick. To by wyglądało w taki sposób, jakby się... Słuchajcie, oczywiście możemy grać TD7, TD7, TE7. To jeszcze jest ujdzie mi, wiecie, to sprawa bardzo indywidualnej rzeczy, jak słyszycie, prawda, harmonię. Mi osobiście bardzo ładnie z tym A, prawda, z tym A7 brzmi to D7, prawda? Jeszcze może jedną sprawę. Słuchajcie, to jest ten blues, gdzie na to jest 12 bar, 12 taktów, prawda? Więc na początku ja gram, nie gram dwóch, a ja gram, przekładam z D. Proszę zwróćmy uwagę, jeden takt A gram, drugi takt już jest D. Wracam na A. Drugi takt A. D. Drugi tak D. Wracam na A. Drugi tak A. E. Cały tak D. Jeden tak też. I po pół taktu A. Du taktu D, pół taktu A, pół taktu E. Ja wiecie, gadam, no to tak wiecie, niewygodnie mi się gra, ale taki jest schemat tego bluesa, najbardziej podstawowy, 12-taktowy. Naszym bębniarzem była dzisiaj prawa ręka. Prawda? Słuchajcie. Treść jest ważna, ale to, co nas dotyka, to, co nas rusza, no to w pierwszym momencie, na pierwszym miejscu jest rytm. Słuchajcie, pierwszą muzyką, jaką słyszymy, to nie jest wariacja 11 Paganiniego. Pierwszą muzyką, jaką słyszymy, to jest rytm serca naszej matki i ten rytm jest... To tkwi tak głęboko w naszej naturze, potem nasze życie majeruje. O, grać, ale co nas dotyka jest tu, u podstaw. Dziękuję ślicznie za wasz czas.